No i znowu siedzi. No i skarpik. Co najważniejsze, trzecia ryba na tą samą przynętę i to samo na później. Proszę. Złamany podbierak. Siemanko! Cześć, witam Was serdecznie na kolejnym filmie, tym razem nietypowo. Nietypowo, bo po pierwsze jesteśmy we dwójkę, jest środek tygodnia i Zuzia jedzie do przedszkola, a tato? Jedzie na rybki. Tak, dokładnie, tato jedzie na rybki. Jadę na Wilczyce, ponieważ w sobotę są zawody na Wilczycach u Siwego i chcę troszeczkę poćwiczyć, zwłaszcza, że byłem tam pół roku temu, no i żeby nie było totalnej siupy, to chciałbym troszeczkę sprawdzić się, zobaczyć co teraz, dla co teraz tam bierze, co się sprawdza, na którym metrze i tak dalej, i tak dalej. Ale w międzyczasie jeszcze chciałbym sobie sprawdzić na spinning pewien odcinek Ody. Nie mam zawsze okazji, a tam może mam dzisiaj cały dzień, bo sobie wziąłem urlop, no i warto, nie będę tam siedzieć 8 godzin, na godzinkę, może dwie skoczę sobie nad Odę sprawdzić za jakimś boleniem, może kleniem, może jakaś brzanka wpadnie, zobaczymy. Także do zobaczenia nad wodą. Dobra, słuchajcie, mała zmiana planów. Jesteśmy jednak na początku na Wilczycach, a potem sobie, jak zostanie trochę czasu, pospinninguję. Jak widzicie, jest pochmurno. Dobrze, że nie pada, bo się obawiałem, że dzisiaj będzie padać. Ja tutaj mam mały, nie wiem, czy będzie widać cokolwiek, mały rozgardiasz. Tak, dopiero się rozpakowałem i za chwilę pokażę, co się dzieje, jeżeli chodzi o zanęty, które będę proponować na dzisiaj, palety, miksy, co będę chciał sobie sprawdzić, bo dzisiejszy wyjazd ma na celu nie tyle złowienie jakichś fajnych ryb, co sprawdzenie, co się teraz sprawdza, tak żeby dzisiejszy wyjazd przeznaczał na takie testy troszeczkę, bo nie byłem tutaj pół roku i chciałbym zobaczyć co aktualnie się sprawdza, czy jakieś mieszanki jasne, czy ciemne, czy więcej metod miksu, czy więcej peletu, jakiego, i żeby po prostu być już na sobotę przygotowanym na tip-top. No, także za chwileczkę zapraszam do kuchni. No i jeżeli chodzi o towar na dzisiaj, to jest przemrożony z poprzedniego łowienia Match Method Mix, w większości Match Method Mix Original, ten jasny, z niewielką ilością paletu, który tam był, to jest chyba Red Robin czy Red Halibut, nie pamiętam. I z drugiej strony będę chciał sprawdzić sobie Match Method Mix, ale ciemny, zobaczyć, bo może już jest taki czas, że będę ubrał na bardziej czarny Match Method Mix i też do tego mam czarny palet halibutowy, jest nawet napisane Kopen z premium, tak, więc zobaczymy. Tak, i jeszcze tego mam jeszcze halibut taki, czy halibut, jeszcze mam taki pelecik jasny, to jest klasyczny skating, także no zobaczymy, czy taka jaśniejsza mieszanka, czy taka ciemniejsza, może jaśniejszy pelecik, ciemniejszy miks, może na odwrót, zobaczymy, będziemy kombinować. Jak widzicie, stan wody dzisiaj no trochę niższy niż zazwyczaj, to troszeczkę wyżej była woda, no ale cóż. Dobra, w końcu zarzucone i czekamy na branie. W międzyczasie pokażę Wam jeszcze na co, jak wygląda tutaj moje stanowisko. Tutaj mamy, tak jak mówiłem, Match Method Mix jasny, ciemny. Zacząłem od tego peletu, to jest też przemrożony w sumie z poprzedniego łowienia. To jest Robin Red i Coppens. I razem takie trzy podajniki metod miksu jasnego z tym paletem powędrowały na początek na 30 metr. Zacząłem od 30 i 40 metr. Zobaczymy, może trzeba będzie zmienić. I tutaj po prawej stronie jeszcze mamy tak. Mamy palecik jasny skating. I tu jeszcze jest trochę, za bardzo przemoczyłem. Tu jest tak, już się pulpa z niego zrobiła niestety, ale to jest halibut Coppensa. Taki ciemny. I zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać. Na razie wędka w wodzie. No i co? Tak jak widzicie, drugi brzeg obstawiony. Środek tygodnia jest, przypominam. Środa, godzina 10, tak żeby była jasność. A i też zapomniałem dodać. Łowię dzisiaj na takie sticksy. To są takie łowteczniki w kolorze biały, żółty, pomarańczowy i czerwony, chociaż ten pomarańczowy i czerwony tak niewiele się od siebie różnią. Zacznę od tego. Jeżeli nie, to będę łowić na jakieś palety.
może truskawkowy, może halibutowy. Zobaczymy, czy tu mam jeszcze właśnie cały zestaw, czy będą jakieś brania. Po prostu chcę spróbować sobie, na co najlepiej teraz bierze. Dobra, słuchajcie, w końcu się rozłożyłem. Trochę to trwało, bo tak naprawdę musiałem zestaw od nowa rozłożyć. Zapomniałem, że kołowrotek z wędki przełożyłem na klasycznego Federa i teraz musiałem wszystko od nowa robić, jeszcze pelet przygotować i tak dalej, kilka rodzajów. No ale już jesteśmy już na miejscu, jesteśmy gotowi. Co, ja siedzę sobie po tej stronie, tylko jak dwóch panów trochę dalej siedzi. Tam dalej pan siedzi w budce, a tak naprawdę cała większość osób siedzi po drugiej stronie, chyba 5 osób siedzi po drugiej stronie, nie wiem czy to widzicie, tej stronie bliższej drogi. Ja łowiłem tam po prawej stronie i po lewej stronie, na jednym i drugim brzegu, nie łowiłem tutaj, ten wydaje mi się najtrudniejszy chyba, dlatego chciałem sobie tutaj potrenować. No i z drugiej strony też, żeby nagrać dla was film i nie przeszkadzać, to wybrałem ten brzeg, żeby im tam nie brzęczyć pod nosem. Zaczynamy od łowienia na dalszym dystansie, na 40 metrach. Będę się stopniowo zbliżać, jeżeli nie będzie nic brało. 40, 30, potem może 20. Pod nogami też będziemy próbować. Zobaczymy. Różne mieszanki, różne przynęty. Może się okazać tak, że będzie mi brało na jedną przynętę, ale zrezygnuję z niej, żeby spróbować na drugą. Tak naprawdę. Tak jak powiedziałem, dzisiejszy dzień to jest dzień testów. No to poszło. Mam nadzieję, że szczytówka cała, a pękło co? Pękła żyłka. Nie wiem czemu, ale jestem uboższy o jeden zestaw. Więc trzeba przywiązać na szybko. Słuchajcie, na razie wiatr w oczy dosłownie i w przenośni. Dosyć wiecznie tu jest i mało przyjemnie przez to. A dodatkowo, jak od samego początku, jakieś niepowodzenia, czyli korki na mieście, a potem długo trzeba się rozkładać, potem ten zestaw pływany, no ale miejmy nadzieję, że to są złe, miłego początki. Dwa przerzucenia na pelet i nic. Spróbujemy teraz na 30 metrów, nic. Dalej na 30 metrów. Pierwsza obcierka była. Obcierka, potem lekkie stuknięcie na metod mix, więc czysty metod mix, więc powtórzymy. Słuchajcie, siedzę tu prawie godzinę i dopiero jakieś obcierki się zaczęły i dopiero po raz pierwszy wyryja chyba się spławiła u góry, więc nie wiem, może coś rusza, ale na razie to cieniutko to wygląda. Zmienimy sobie kresika na takiego białego. Czerwony się nie sprawdził, może biały. Po nowym drugim brzegu widzę coś tam, raz na jakiś czas ciągnął. U mnie nic na razie. Przerzucam się z 30 metrów na 40. Używam różne przynęty, różne miksy, palety. No nic, trzeba będzie spróbować dalej. Sięgnę troszeczkę dalej i troszeczkę bardziej w bok, w kierunku środka stawu. A jak nie, to będziemy się zbliżać. Tutaj sobie podnęciłem pod nogami. Różnymi paletami, różnymi miksami, nie zobaczymy, może coś troszeczkę spróbujemy też przerzucić, jak nic się nie będzie działo. Jest tu jeszcze branie. Oczywiście wtedy, kiedy jest branie, to kamera była włączona. Zobaczymy, co to będzie. Na razie wyjdzie do brzegu. Nie będzie chyba to nic jakiegoś wielkiego, tak mi się wydaje. Karpik chyba był, widzę, że jest. O, spiął się. Ajajajajaj. Spięty, ale karpik. Już przynajmniej wiem, na co będzie. Taki myślę, że 2 kilo może. Nie było nic dużego. 2-3 kilo może. Gdzie należy jedno branie. Jedna spinka pod nogami tak naprawdę. Ryba wzięła na ryba. To był karp taki 2-3 kilo. Wziął na czerwony pelet truskawkowy z miksem czarnym i skatingiem. Teraz powtórzyłem to. Jakieś obcierki były. Spróbuję jeszcze raz. Zobaczymy. No słuchajcie, na razie słabizna. Poza tym jednym braniem i jakimiś tam kilkoma obcierkami, ale to jest kurczę lipa. Naprawdę z tego co widzę tutaj, to nikt nie łowi. No panowie naprzeciwko tam, ale na pięciu może, nie wiem, mieli dwie ryby. To takie wcale też nie jakieś spektakularne, no to pff, nie wiem.
warunki dzisiejszy dzień słaby. Mam nadzieję, że w sobotę będzie lepiej. Posiedzę jeszcze trochę, ale no, do tego stopnia nic nie dzieje, że zdąży mi pelet przesnąć i miks, a jak nie było, tak nie ma. Chociaż niewiele się dzieje, już powinienem się zawijać, żeby jeszcze sobie pospinningować troszeczkę, tak jak planowałem, ale wolę jeszcze poświęcić tą godzinkę czy dwie, żeby tutaj posiedzieć. Może coś uda się złowić, albo jakieś obcieki będą, jakieś po prostu chcę wyciągnąć wnioski, bo na razie poza tym, że wzięła jedna ryba na pelet truskawkowy, a nie na Waftersa i raczej obcieki są na mix, a nie na pelet, no to niewiele jestem w stanie tutaj... Co to leci? Jakiś helikopter. Niewiele jestem w stanie tutaj wymyśleć i chciałbym się po prostu ustawić i przygotować na sobotę. Drugi raz. Kamera włączona jest, drugie branie. Tym razem na pelet, wątroba. Wątroba z czym to była? Z czym się nie śmierdzą? Z czoskiem, o! Wątroba z czoskiem. Chyba znowu jakiś karpik. Też nie spodziewam się nic dużego. Idzie do brzegu. No jest karpik, taki pełnouski, zaraz wam pokażę. Taki karpik. Proszę. Nie wiem ile ma, ale ładny pełnouski. Zawsze do wagi się będzie liczyć. Także o kiju już nie będzie. I kolejne branie. Tym razem się przynajmniej nagrywa. Kolejne branie, na to samo co ostatnio. Ale co? Bardzo podobny do tamtego. Taki. Tym razem taki karpik. Proszę bardzo. Ciach, podobny do tamtego. No, także jak widzicie, wpadły dwa karpie na to samo, czyli czosnek i wątroba razem z czarnym, właściwie z ciemnym. Ciemnym peletem, bo to jest miks z kopensa halibutowego i skretinga. Także dwa, no to już jest jakaś zasada, więc może jakieś zobaczymy, przynajmniej będę wiedział, jak nie będzie brał w sobotę, w jakim kierunku iść. Także posiedzę tu jeszcze troszeczkę, zobaczyć czy to się zmieni, czy nie. Spróbuję coś jeszcze odłowić, jeszcze spróbuję sobie może coś zmienić. No i to, zobaczymy co dalej. No i znowu siedzi. Mam wrażenie, jakby było ciutka większa ta ryba. No, może być to coś większego. Bo nie rzuca się tak bardzo, a raczej czuć każdy taki ruch, ale intensywny. Zobaczymy. Też jest to karp. O, puścił. Kurczę. Pod całym brzegiem się zbił. Co najważniejsze, trzecia ryba, na tą samą przynajmniej to samo zanotuję. To jest wniosek, który mogę wyciągnąć. No i żeby nie było zbyt kolorowo, coś wam jeszcze pokażę. O, proszę. Złamany podbierak. I to gdyby jeszcze na jakiś kurczę rekordowej rybie, a to po prostu można powiedzieć zarzewiał ze starości. Kiedy go pukałem, pękł, no i nic kurczę, trzeba będzie szybko. Mam dwa dni, żeby zorganizować nowy tak naprawdę na zawody, bo bez podbieraka na zawody to troszeczkę lipa. To jeszcze wam pokażę. Na stanie łowiska są chyba dwa, przynajmniej ja widziałem dwa takie wózki do wożenia sprzętu. Ja dzisiaj dostałem reprymendę Zana od pani, bo tylko tam można stawiać auta, a ja sobie wjechałem tutaj tą ścieżką, którą kiedyś można było jeździć, a przynajmniej jeździli ludzie. I tam proszę. Po ten cypelek podjechałem, no i dostałem OPR, że tak nie wolno. I no i na przyszłość może też dla was rada, żeby stawiać w tym miejscu. Dobra, słuchajcie, jestem już w połowieniu. Wypadałoby zrobić jakieś dwa słowa podsumowania. Po pierwsze, zdecydowanie bardziej sprawdził się dalszy dystans, aniżeli bliższy. Po drugie, zdecydowanie bardziej sprawdziły się ciemne zanęty i przynęty, aniżeli jasne. Tak naprawdę bardziej sprawdził się pelet sam, aniżeli dumbbellsy. Takim no, najlepszą przynętą dzisiaj okazała się pelet wątroba z czosnkiem. Miałem jeszcze branie na pelet truskawkowy, na dumbbellsa nic.
no więc zobaczymy. Nie wiem, czy można stąd z takiego łowienia wyciągnąć daleko idące wnioski, ale na pewno będzie jakiś to jakikolwiek punkt odniesienia dla mnie. Słuchajcie, dzisiejsze łowienie jest już zakończone, jak widzicie, gety spakowane w aucie, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że w sobotę, czyli w momencie, w którym już ten film się jest opublikowany, w którym już widzicie, odbyły się zawody, i zachęcam Was do kolejnego filmu na moim kanale, w którym przedstawię, jak te zawody się potoczyły. Tak samo będzie film na pewno na kanale Siwego, który jest tutaj organizatorem i współgospodarzem, powiedzmy, tego wydarzenia. Przyjedzie też ekipa z Fedesklepu, czyli film będzie na kanale Imprezy Wędkarskie. Ogólnie będzie bardzo mocna stawka, dlatego gorąco Was zachęcam do następnego mojego filmu. No i jeżeli chcecie być na bieżąco z pozostałymi moimi filmami, no to nie ma innej opcji, musicie zostawić łapkę w górę, musicie zostawić subskrypcję i dzwoneczek. No i w tym momencie nie przegapicie żadnego innego filmu. Ja się z Wami na razie żegnam, także do zobaczenia w sobotę. Trzymajcie kciuki i co? Na razie. Hej!